kur, dur, państwo zbuduje taniej od prywaciarza, bla, bla, bla. Ja tylko pragnę przypomnieć, że w przetargach publicznych cena jest obligatoryjnym kryterium. A taki przetarg publiczny bardzo łatwo ustawić pod konkretną firmę, na przykład kolegi danego urzędnika, po prostu dostosowywując kryteria pod konkretną firmę. Tak. Dobrze o tym wiemy i też o tym mówiłam, że potrzebujemy większej kontroli nad tym, jak państwo, nie państwo, jak rząd wydaje nasze pieniądze i jak rządzący na każdym szczeblu samorządowym również wydają nasze pieniądze. To jest bardzo ważne. Dlatego od początku zachęcam ciebie i każdego, żeby się bardziej zainteresował, żeby domagał się publicznej kontroli, naszej kontroli, tego, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze, w jaki sposób zarządzane są nasze mniejsze, większe miejscowości. Mamy do tego prawo i mamy chyba już obowiązek, przynajmniej powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, żeby kontrolować to, co się dzieje wokół nas. I tak, państwo, zresztą już wspomniałam, i ty też wspomniałeś o tych wszystkich ławeczkach, dziwnych donicach, jakichś dziwnych państwowych inwestycjach potrafi w straszny sposób wydawać nasze, bo publiczne, pieniądze. Ale wiesz, nie dość, co państwo ma tańsze sposoby finansowania, to jeszcze nie musi mieć zysku. I to jest coś, co naprawdę łatwo może te koszty przyciąć. A my powinniśmy i tak czy siak kontrolować. Dlatego zachęcam ciebie. Twój głos jest bardzo ważny. Twoja opinia jest bardzo ważna. Twoje uwagi są bardzo ważne. Nie pozwól sobie wmówić, że nie masz nic do powiedzenia. Powinieneś mieć, powinieneś o to walczyć i powinieneś zabiegać o tę moc, o swoje prawa.